Dzień dobry, nazywam się Wiktor Nadolski, jestem doradcą podatkowym starszym specjalistą w dziale doradztwa podatkowego i w dniu dzisiejszym chciałem z Państwem mówić temat dotyczący problematyki wyboru właściwej stawki ryczałtu. Ryczałt jest jedną z najciekawszych form opodatkowania i stał się bardzo opłacalny po zmianach w Nowym Ładzie. Kluczowym czynnikiem jest tak naprawdę zmiana w składce zdrowotnej. Na podatku liniowym czy skali podatkowej składka ta zależy od dochodu. W przypadku natomiast ryczałtu zależy tylko i wyłącznie od przychodu i co jest bardzo istotne, mamy trzy progi składkowe. Do 60 tysięcy złotych, od 60 tysięcy złotych do 300 tysięcy złotych i powyżej 300 tysięcy złotych. Jeżeli dany przedsiębiorca przekracza przychód w wysokości 300 tysięcy złotych, no to niezależnie czy to będzie 400 tysięcy, 500 tysięcy złotych przychodu, składka zdrowotna będzie zawsze taka sama. Inaczej jest w przypadku skali podatkowej czy podatku liniowego. W przypadku skali podatkowej mamy 9% składki zdrowotnej, w przypadku podatku liniowego mamy 4,9% składki zdrowotnej. No i tutaj oczywiście nie liczymy tego od wysokości przychodu, tylko od wysokości dochodów, czyli przychodów pomniejszonych o koszty. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli przedsiębiorca będzie miał dochód powyżej 300 tysięcy złotych, czy to będzie 400 czy 500 tysięcy złotych, no to jego składka zdrowotna proporcjonalnie wzrośnie. Gdzie jest jednak kluczowy problem związany z działalnością dotyczącą ryczałtu? Tutaj musimy wybrać odpowiednią stawkę podatku. W przypadku skali podatkowej i podatku liniowego te stawki są nam znane. W przypadku podatku liniowego mamy zawsze 19%, czyli efektywne opodatkowanie jest 23,9% do miliona złotych, no i powyżej musimy brać pod uwagę jeszcze daninę solidarnościową. W przypadku natomiast skali podatkowej mamy 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, czyli pierwsze 30 tysięcy jest oskładkowane tylko 9% składki zdrowotnej. Od 30 tysięcy do 120 tysięcy złotych mamy 9% składki zdrowotnej i 12% podatku, czyli mamy 21%. No i powyżej mamy 32% podatku i 9% składki zdrowotnej, czyli 41%. W przypadku natomiast ryczałtu mamy różne stawki podatku, od 2% do 17%. Największy problem mają przedsiębiorcy działający w branży usługowej. Tam tak naprawdę najczęściej spotykane stawki to jest od 17% do 8,5%. 17% dotyczy działalności związanej z wolnymi zawodami. Ustawodawca wskazał w ustawie konkretne zawody, które będą podlegać pod tę stawkę. 15% to jest najszerszy tak naprawdę zakres usług. Tam mamy kilkanaście usług wskazanych w ustawie, m.in. działalność marketingową i finansową. 14% dla inżynierów i lekarzy, 12% dla IT, no i przechodzimy do najciekawszej stawki, czyli 8,5%. Ustawodawca wskazał, że pod 8,5% będą podlegać przedsiębiorcy, których działalność nie została zero-jedynkowo wskazana w ustawie. Czyli jeżeli w ustawie nie został wskazany Państwa zawód, czyli Państwa działalność gospodarcza, to konkretnie co Państwo wykonują, no to będziecie podlegać tutaj pod 8,5% stawkę podatku. Oczywiście inni przedsiębiorcy niż działający w branży usługowej także mogą podlegać pod ryczałt. W przypadku działalności handlowej mamy 3%, w przypadku działalności wytwórczej 5,5%. No tylko tutaj jest jedna kluczowa różnica. W przypadku działalności handlowej musimy brać pod uwagę marżę, ponieważ będziemy te 3% liczyć od przychodu, no i czyli nie będziemy mogli brać pod uwagę wartości zakupów, jakie ponieśliśmy na daną działalność gospodarczą. Jak więc Państwo widzą, no w przypadku podatku ryczałtowego mamy bardzo korzystną sytuację ze składką zdrowotną. Jednak musimy brać pod uwagę, że musimy wybrać odpowiednią stawkę podatku. Wybór ten zależy od tego, pod jaki kod PKWiU podlega Państwa działalność gospodarcza. Kod PKWiU to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Liczy ona około 1000 stron, no i musimy w tym dokumencie znaleźć odpowiedni kod właściwy dla działalności gospodarczej. No ale nie jest to takie proste, w wielu przypadkach przedsiębiorcy prowadzą nietypowe działalności gospodarcze, no i wtedy pojawia się problem, pod jaką stawkę podatku ryczałtowego powinni oni podlegać. No, oczywiście w takim przypadku możemy sięgnąć do KIS-u i złożyć wniosek o interpretację indywidualną, ale tu pojawia się kluczowy problem. KIS na etapie wezwania do uzupełnienia wniosku zadaje pytanie o określenie przez podatnika właściwego kodu PKWiU dla jego działalności gospodarczej. Czyli przerzuca tak naprawdę odpowiedzialność na podatnika wyborem właściwego kodu PKWiU. Nie jest to właściwe działanie, no ale niestety w takiej sytuacji jesteśmy zmuszeni tak naprawdę podać jeden określony kod, lub po prostu nie wyda, lub w innym przypadku KIS nie wyda nam interpretacji indywidualnej. W jaki więc sposób omijamy ten problem? Składamy wniosek do GUS-u, aby organ ten wydał nam właściwy kod PKWiU i dopiero z tym kodem idziemy do KIS-u. No oznacza to mniej więcej tyle, że mamy dwuetapowy wniosek o interpretację indywidualną. No mamy od niedawna także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wskazał, że tak naprawdę takie działanie przez KIS jest niewłaściwe, to znaczy ten organ nie powinien i nie może tak naprawdę zmuszać podatku
podatnika do określenia właściwego kodu PKWiU. No wydaje się to jak najbardziej zasadne. Jeżeli my określimy jakiś kod, a potem przyjdzie do nas kontrola i stwierdzi, że to jest inny kod, no to ta interpretacja kompletnie nas nie wiąże. Czyli tak naprawdę jesteśmy zobowiązani zapłacić za 5 lat wstecz podatek z odsetkami. No a w innym przypadku, jeżeli ten kod zostanie określony przez KIS, no to tak naprawdę nie mamy takiego problemu, no bo ta interpretacja jest wiążąca. Gdzie jest tak naprawdę kluczowy problem? No otóż, jeżeli spojrzymy na praktykę Krajowej Informacji Skarbowej, to zauważymy, że oni nadal pytają o kod PKWiU. Czyli tak naprawdę działają tak jak w przypadku IP Boxa, gdzie pytają o działalność badawczo-rozwojową. No i podatnik, jeżeli nie będzie znał właściwego kodu, no to jest zmuszony po prostu strzelić i podać jakiś kod, który będzie dla niego najbardziej korzystny, no i brać pod uwagę ewentualną odpowiedzialność związaną z kontrolą, czyli z tym, że zostanie ta interpretacja podważona, no po prostu nie odpowiadać na te pytanie i KIS nie wyda nam interpretacji indywidualnej. W tej sytuacji jesteśmy po prostu zmuszeni, tak jak wskazywałem wcześniej, złożyć wniosek do GUS-u, czyli do organu, który nam wyda ten kod PKWiU i dopiero pójść do KIS-u. No ale to nam zdecydowanie wydłuża procedurę. To jest jeszcze istotne. GUS nie ma jednorazowo zdecydowanie w ustawie wskazanej długości czasu, jaką ma na wydanie tego kodu. Po wejściu nowego ładu okres ten nawet został wydłużony praktycznie do roku. Natomiast teraz trwa około 2 miesiące. Czyli musimy wziąć pod uwagę, że zanim pójdziemy do KIS-u, to jeszcze musimy pójść do GUS-u, żeby on nadał nam PKWiU, przez co wydłużamy sobie procedurę na aktualnie około 2-3 miesiące, a potem do KIS-u na kolejne 3 miesiące, żeby poznać swój właściwy ryczałt, właściwą stawkę ryczałtu. No dobrze, no ale tutaj tak naprawdę to nie jest jedyny problem związany z podatkiem ryczałtowym, ponieważ jeżeli mamy taką sytuację, to pojawia się problem z tym, jak patrzeć na interpretacje indywidualne, które są tak naprawdę dostępne w internecie. No nie jesteśmy pewni, czy dani przedsiębiorcy wcześniej występowali do GUS-u, czy może wskazali ten kod indywidualnie, a może tak naprawdę liczą na to, że Krajowa Informacja Skarbowa sama wyda im tę interpretację bez brania pod uwagę wymogów wskazania odpowiedniego kodu. No oczywiście, jeżeli będziemy pewni, że dana interpretacja jest oparta tylko i wyłącznie na Krajowej Informacji Skarbowej, to problem jest z głowy. Ale jeżeli przedsiębiorca wskaże samodzielnie ten kod PKWiU, to nie mamy nawet pewności, że ta interpretacja indywidualna będzie dla nas odpowiednia. No oczywiście interpretacje indywidualne nie wiążą innych podatników, no ale często jednak przedsiębiorcy sugerują się tym, jak w innych interpretacjach została określona ich działalność gospodarcza. Oznacza to mniej więcej tyle, że w przypadku określenia podatku ryczałtowego, jeżeli nie ustalimy go sami, mamy z tym problem, no to jesteśmy zmuszeni iść przez dwuetapową procedurę, najpierw do GUS-u, potem do KIS-u, żeby uzyskać jednoznaczną odpowiedź. I tutaj na etapie GUS-u nie mamy zero-jedynkowej pewności, ile czasu nam to zajmie. Czyli może to nam zająć rok, aby uzyskać kod PKWiU, tak jak na etapie wejścia nowego ładu, albo 2-3 miesiące jak teraz, a potem jeszcze musimy iść do GUS-u, żeby 3 miesiące, przepraszam, do KIS-u, żeby jeszcze 3 miesiące czekać i uzyskać odpowiednią interpretację indywidualną. No a jeżeli nie mamy takiej możliwości, no stwierdzamy, że może ten proces jest za długi, szukamy w internecie innych interpretacji, aby ewentualnie wskazać je w kontroli i spróbować swoją argumentacją przekonać organ skarbowy o tym, że mamy właściwą stawkę podatku i że stosujemy właściwą stawkę podatku, no to dochodzimy do sytuacji, gdzie nie jesteśmy tak naprawdę pewni, jak został określony kod PKWiU, do którego dany podatnik został wezwany, aby go określić na etapie interpretacji indywidualnej. Czyli ani interpretacje indywidualne, które są tak naprawdę dostępne w internecie, nie są w stanie nam pomóc, a jednocześnie posługując się samym KIS-em i ukracając sobie całą procedurę, stoimy przed określeniem swojego kodu PKWiU. W mojej opinii najlepszą procedurą jest oczywiście wystąpienie do GUS-u, a następnie wystąpienie do KIS-u. Tylko nie ma co się oszukiwać. Niektórzy przedsiębiorcy nie mogą tyle czekać lub nie chcą tyle czekać. Więc tak naprawdę stają dość istotnym problemem, którym pozostaje określone ryzyko związane z wyborem właściwej stawki ryczałtu. Jak więc Państwo widzą, wybór właściwej stawki ryczałtu nie jest taką prostą sprawą. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Pozdrawiam.